W roku 2015 w Polsce odnotowaliśmy około 100 tysięcy kradzieży z włamania. Najczęściej łupem złodziei padają pieniądze, biżuteria, komputery, konsole do gier, zegarki i aparaty fotograficzne. Najczęściej złodzieje wybierają tego rodzaju przedmioty, ale zdarzają się ciekawostki jak pościel, ubiór, chociażby buty. To są oczywiście ciekawostki. Wyobraźmy sobie, że włamanie trwa około 2 minut. Złodzieje doskonale radzą sobie z naszymi drzwiami, zamkami. Mają też dużą wiedzę a propos takich miejsc, gdzie przytrzymujemy takie historie właśnie, jak zegarki i biżuterię. To najczęściej szuflady, to jest miejsce z pościelą, to są miejsca za zegarkiem czy za obrazem. W Polsce mamy około 90% niezabezpieczonych mieszkań. To samo dotyczy oczywiście świata. Musimy sami się chronić i przygotowywać sobie nasze niestandardowe rozwiązania, jak chociażby alarmy zaskakujące, rozwiązania, które wystraszą złodzieja. Złodzieje okradają całe piętra i na dobrą sprawę nie stanowi dla nich w ogóle problemu zamek czy też drzwi antywłamaniowe. Myślę, że wszystkie rozwiązania, które są, tak powiedzmy, nieklasyczne, są tym dobrym rozwiązaniem, co stanowi zaskoczenie dla złodzieja. Nasza firma przygotowała pierwszy produkt dedykowany do mieszkań. To jest urządzenie z alarmem na drzwi, które montujemy i powoduje to, że odstraszamy złodzieja głośną syreną i informujemy użytkownika o ewentualnym włamaniu lub próbie włamania. Dzięki temu on wie, co się dzieje, może reagować. Może wykonać telefon na policję, do sąsiada i w tym momencie jest bliżej jakiejś reakcji. Drugim doskonałym rozwiązaniem jest sąsiad. Myślę, że nigdy długo nic nie zastąpi sąsiada. Myślę, że każda reakcja, którą sąsiad wywoła, to będzie to coś. Złodzieje nie lubią, kiedy są obserwowani. I myślę, że tutaj musielibyśmy dobrze żyć z sąsiadem, bo jest nam w stanie bardzo dużo pomóc, a również my jemu. I to jest ta nasza społeczność, która jest w stanie przygotować taką konkretną ochronę przed włamaniami. Ludzie często ufają domofonom, traktują jako linię obrony. To nie działa, naprawdę to nie działa i myślę, że nie możemy domofonom ufać na tyle, ile ufamy. Wejście nie stanowi większego problemu. Jeżeli złodziej już jest na klatce, w tym momencie ma duży wybór miejsc, gdzie może je okraść. Sezon wakacyjny to jest też sezon dla złodziei. Oni wykorzystują tę okazję idealnie. Wiedzą, że wyjeżdżamy na wakacje, wiedzą, że wyjeżdżamy na długie weekendy, obserwują nasze mieszkania czy też domy. Czasami nierzadko media społecznościowe i tam często chwalimy się z naszymi zdjęciami nad morzem chociażby i oni o tym dokładnie wiedzą. Tak jak wspominaliśmy, włamanie trwa kilka minut, więc ten czas jest dla nich świetnie wykorzystywany. Zostawiamy często uchylone okna. Okna balkonowe to jest doskonałe miejsce, które wykorzystują do włamania. To jest ten moment, kiedy powinniśmy informować o wyjeździe sąsiadów. To jest dokładnie ten moment, kiedy sąsiad jest w stanie nam przypilnować mieszkania i wykona świetną pracę dla nas. Myślę, że nie powinniśmy od takiej prostej funkcji uciekać.